Dzień dobry Państwu, Bartosz Awianowicz. Witam jak zawsze bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Nummi Locfuntur, Monety Mówią. Chciałbym jeszcze dziś powiedzieć Państwu parę słów o tym, co wydarzyło się przed zeszłotygodniowym World Money Fair, a mianowicie o aukcji domu aukcyjnego Künkera. Zawsze z przerwą na czas pandemiczny jest organizowana specjalna aukcja właśnie na World Money Fair i niestety nigdy, tak jak tutaj Państwo widzą w tytule katalogu, nie ma na tych aukcjach antyku. Są monety średniowieczne i nowożytne, czy wręcz współczesne. Niemniej są to pozycje szczególnie starannie dobrane, często bardzo cenne. A zatem dołączyłem do licytujących. Od razu zdradzę, że bez szczególnego efektu. Niemniej mogę pokazać Państwu kilka monet, które na owej aukcji się pojawiły. I to pokazać nie tylko w katalogu, ale także w ręku. A zatem zwrócę uwagę na bardzo rzadkie monety amerykańskie, chociażby 50-dolarówkę z 1915 roku, która za 75 tysięcy euro się sprzedała, czy tę skromniejszą, ale za to starszą i również bardzo rzadką z 1851 roku. Z dawnych dolarów, czy ile to byłoby dzisiejsze? 400 złotych? Kolejna ciekawa moneta, a właściwie rodzaj medalu, bo jedna, druga, Schaugulldinera. Schau oznacza monetę pokazową, czy też obiekt pokazowy. To właśnie ta moneta, za chwilę ją Państwo zobaczą, na żywo wybita pośmiertnie dla cesarza Maksymiliana I Habsburga. I proszę zwrócić uwagę, że z ceny 1000 euro, dość atrakcyjna cena wywoławcza, osiągnęła ona 11 tysięcy. Ale zobaczą Państwo zaraz stary XIX-wieczny, bardzo staranny opis tejże monety. Tutaj jedynie mamy zdawkowo w katalogu jako Beschreibungskärtchen, mit altem Beschreibungskärtchen, czyli ze starą karteczką z opisem. I sama moneta, właściwie medal. Kolejna ciekawa moneta, a właściwie medalion, to już Fryderyk I Habsburg i medal z warsztatu Wolfa Militza na śmierć królowej Anny. Proszę zwrócić uwagę tutaj na tę kompozycję z czaszką i piszczelami. Medal datowany na 1547 rok. XVI-wiecznych renesansowych medali mamy stosunkowo niewiele zachowanych, zwłaszcza jeśli chodzi tutaj o oryginalne bicia, więc cena 11 tysięcy euro nie powinna nas dziwić. Ferdynand I, medal z 1547 roku. Z mennictwa habsburskiego warto jeszcze wspomnieć o może artystycznie nie aż tak ciekawej, bo bardziej sztampowej, już nie medalu, a monecie, mianowicie o pięciu dukatach z Kremnicy cesarza Macieja panującego do 1619 roku. Tutaj moneta z roku 1614, jak Państwo widzą, z 25 na 30 tysięcy. Do wytykać.
5 dukatów. Cesarz Maciej 1614 rok. Analogiczne przebicie, też z 25 na 30 tysięcy euro, ma ta moneta czterodukatowa Georga von Coimburga, biskupa salzburskiego. Typowa ikonografia z przedstawieniem dwóch świętych Salzburga na rewersie, czyli Rudbertusa i Wigiliusa. Natomiast na awersach monet salzburskich mamy zwykle, właściwie niemal zawsze w tym okresie, czyli w drugiej połowie XVI i XVII wieku, herby. Inną kompozycję mają tylko wyjątkowe numizmaty, jak ten medal związany z poświęceniem przebudowanej w stylu barokowym katedry w Salzburgu. To jest medal o wartości 4 dukatów, waga 115,42 grama. Cena finalna 42 tysiące euro. Coś wyjątkowego z Salzburga. Jeśli chodzi o emisje medalowe, zwracają uwagę tutaj także znakomite medale, też z, za chwilę pokażę dokładnie, karteczkami proweniencyjnymi z XIX wieku, sygnowane przez Johanna Hyna młodszego. To znakomity medalier gdański, znany z wielu medali ślubnych, między innymi także bodaj najsłynniejszego w Polsce na zaślubiny Jana Kazimierza i Ludwiki Marii Gonzagi. Natomiast tutaj mamy jego oraz króla Wieckiego medaliera Christofa Melchiora, medal dla Fryderyka Wilhelma, tak zwanego wielkiego księcia elektora panującego od 1640 do 1688 roku, medal sprzed 1663, i ten egzemplarz sprzedał się za 9 tysięcy euro. Natomiast tutaj mamy inny medal upamiętniający także ze starą proweniencją już samego tylko Johanna Hyna, upamiętniający zwycięstwo armii brandenburskiej pod Fierbelinem 18 czerwca 1675 roku. Oświadczenie dawnej proweniencji tego znakomitego medalu tego dla elektora pruskiego. Kartka z dawnej aukcji, ważne świadectwo proweniencji. Oto znakomity medal ze sceną batalistyczną i rozbudowaną legendą stanowiącą właściwie osobną, pełnowartościową inskrypcję. Zawsze w mennictwie niemieckim wczesnej nowożytności zwracają moją uwagę monety Hamburga jako przykład połączenia właściwie
monet z medalami. Zresztą tutaj samo określenie Schautaler oznacza właśnie taler pokazowy. Tutaj jest to podwójny Schautaler i proszę zwrócić uwagę, że ta moneta, ten medal de facto ma kompozycję wybitnie emblematyczną. Na awersie mamy Invidia Fortuna Comes, czyli zazdrość jest towarzyszką szczęścia, pomyślności. Na rewersie Temporis Veritas Filia, mianowicie prawda jest córką czasu. I jeśli zobaczymy ową ikonografię, od razu nasuwa się skojarzenie z emblematyką. No i tutaj też można przy okazji pokazać świeże wydanie emblematów Andrei Alciata z 2021 roku. Wydanie dwujęzyczne, opracowane przez Bartłomieja Czarskiego z przedmową Romana Krzywego. To pierwsze dzieło emblematyczne. Oczywiście później mamy ich znacznie więcej w czasach, z których pochodzi ów medal z pierwszej połowy XVII wieku. No mamy chociażby znakomitą książkę emblematyczną Diego Saavedry, mamy Camerariusa, no ale Alciato jest jednak ojcem wszystkich emblematów i tutaj mamy już u niego ikonografię zazdrości, invidia. Obrzydliwa kobieta, która przeżuwa mięso węża, którą bolą oczy i która zjada własne serce. Jest wychudzona i blada, a w dłoni trzyma pokrytą cierniami laskę. W ten sposób przedstawia się zazdrość. No, oczywiście później mieliśmy różne warianty. Proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy widły akurat, a na stronie Emblematica Online bezpośredniej książkowej inspiracji dla tego emblematu nie znalazłem, ale emblematyka w wieku XVII to jest zjawisko powszechne. Mamy według różnych szacunków tysiące. No tutaj szacunki oscylują między różnymi liczbami. Tysiące autorów, którzy wykorzystują emblematy. Setki edycji książek emblematów najpopularniejszych. I emblematyka, myślenie emblematyczne, czyli połączenie pewnego właśnie lemmatu, motta i ikonografii przenika także do monet. I tę sprzedaną za 9 tysięcy monetę za chwilę Państwo zobaczą dokładniej. Veritas filia temporis. Prawda córką czasu. Z drugiej strony mamy Invidia Fortuna Comes, czyli zazdrość towarzyszy powodzeniu, szczęściu. Jeśli chodzi o kompozycję emblematyczną, zwraca uwagę także moneta, konkretnie szeroka półtalarówka Filipa II, księcia pomorskiego z dynastii Gryfitów. I ta moneta wyceniona na 3000 euro sprzedała się za 7000. Kolejne nawiązanie do kompozycji emblematycznej to moneta Filipa II, księcia pomorskiego. Na rewersie mamy poza datą rok 1617. Motto Sapientia non violentia, czyli mądrością, nie siłą, nie przemocą. Z numizmatów będących gdzieś na pograniczu monet i medali warto wspomnieć także o bardzo rzadkiej klipie Augusta II, Augusta Mocnego z 1719 roku. To emisja z Drezna, wyceniona na 10 tysięcy, sprzedała się za 15 tysięcy i oczywiście euro.
No i jest to numizmat o dużej rzadkości. Jak Państwo za chwilę zobaczą, w pięknej patynie, więc cena absolutnie nie dziwi. Bardzo rzadka klipa Augusta II. Na koniec też coś, co formalnie jest talarem, ale ma znaczenie wybitnie medalierskie, mianowicie talar niby datowany na 1597 rok, ale wybity w roku 1666 przez grafa Hermana, upamiętniający Sebastiana I z Hatzfeld, Wittenberg i Krotorf. Na rewersie widzimy przedstawienie Honos et Virtus, a zatem zaszczytu i cnoty męstwa. I to jest dla mnie numizmat dość szczególny. Tutaj sprzedał się poniżej ceny szacunkowej z 12,5 tysiąca na 12 tysięcy, ale jest to moneta, czy właściwie medal bardzo rzadki, którym sam się nieco zajmowałem. Otóż w publikacji Medal i medalierstwo na przestrzeni wieków, tom pierwszy wydany przez Muzeum Narodowe w Krakowie, jest między innymi mój tekst poświęcony ikonografii Honos et Virtus i recepcji rewersu, który po raz pierwszy został wprowadzony przez Galbę. To w Roman Imperial Coinage są monety pod numerami 474 do 478 i Witeliusza, który miał dość wyraźną recepcję już w wieku XVI. Tutaj widzimy jeszcze późniejszą monetę Vespasiana. Te oryginalne monety Galby i Witeliusza. Ten rewers pod Witeliuszem pojawił się w ważnej publikacji Guillaume de Chala, Discours de la Religion des Anciens Romains. Tutaj widzą Państwo przedruk drzeworytu z edycji z 1581 roku. A tutaj najwcześniejsze nawiązanie do tego motywu, medal Giovanniego da Cavino, tak zwany padwan, i kolejne ryciny z dzieła Wika, i właśnie tutaj owalny medalion Sebastiana I z przedstawieniem Honos et Virtus. Tylko proszę zwrócić uwagę, że tutaj Honos, zresztą podobnie tutaj, jest personifikacją żeńską, podczas gdy w oryginale jest to mężczyzna. Natomiast Virtus, no tutaj jeszcze możemy mieć pewne wątpliwości, ale generalnie staje nam się mężczyzną. Mamy odwrócenie niejako ról. I to jest szczególnie ewidentnie widoczne właśnie w tych emisjach dukatowych i talarowych, zatem możliwość zobaczenia tego talara była dla mnie dużą wartością. Jest to talar Sebastiana I, grafa Hatzfeldu, Weidenberg, Krotorf, ale co jest istotne, mamy tutaj bardzo ciekawe przedstawienie na rewersie Honos et Virtus, wzorowane na sestercach Galby i Witeliusza, ale są tu pewne różnice, które opisałem w osobnym artykule. Bardzo ciekawy właściwie medal, a nie autentyczny, faktyczny talar, dlatego wszystkie egzemplarze są generalnie znakomicie zachowane, tak jak ten tutaj.
jeszcze raz rewers. Uprzedzając być może pytania niektórych z Państwa, czy nabyłem którejś z prezentowanych monet na berlińskiej aukcji Kenkera, z przykrością muszę powiedzieć, że nie. Chociaż oczywiście tak świetnie nawiązujące do antyku monety, czy też medale, jak talar Sebastiana I von Hatzfeld-Wildenburg, Krotorf, no niewątpliwie były kuszące, ale poza moim zasięgiem. Niemniej z Berlina nie wróciłem bynajmniej bez żadnych monet, o których nie mógłbym opowiedzieć. Przybyły zarówno monety prowincjonalne, jak chociażby ta z Nikopolis Septymiusza Severa. Monety wypełniające pewne luki w zbiorze republikańskim, jak chociażby ten wcale nie najrzadszy, ale też nie najpopularniejszy denar Luciusza Farsulejusa Mensora z 75 roku przed naszą erą, czy luki imperialne, jak ten denar Severa Aleksandra z Salus na rewersie numer 32 w Roman Imperial Coinage. A także przybyły rzeczy, którym zdecydowanie warto poświęcić nawet monograficzny odcinek. O, przede wszystkim ten aureus, a właściwie naśladownictwo aureusa Konstancjusza I Chlorusa z Nikomedii z ojczystym Marsem na rewersie. A zatem zachęcam Państwa do oglądania kolejnych odcinków cyklu Nummi Loquuntur. Jeśli Państwo jeszcze tego nie zrobili, także do subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam serdecznie. Bartosz Adzianowicz.